Serwus! Tradycyjny gyros przygotowuje się z kawałków mięsa, tradycyjnie mielonego jagnięcego. W tym przepisie pokażę Ci, jak w błyskawiczny sposób przygotować fajny posiłek, który z powodzeniem wykorzystasz na imprezę. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Składniki, jakie wykorzystałem do przygotowania kanapek z gyrosem. 400 g schabu wieprzowego, 1 cebula, 1 ogórek kiszony, 1 ogórek zielony, miks sałat oraz szczypiorek. Sos tahina. Przepis za chwilę. Gyros ze schabu wykorzystałem do kanapek oraz jako dodatek do sałatki. Jak przygotować gyrosa ze schabu już tłumaczę. Mięso pokroić, tłuszcz ze schabu oddzielić od mięsa, pokroić osobno. Mięso bez tłuszczu doprawić przyprawą do gyrosa. Na rynku jest wiele dostępnych tego typu przypraw. Jeśli jej nie masz, to użyj. Oregano, czosnek, sól i pieprz oraz paprykę słodką. Tak jak w różnych regionach Grecji, różnie gyrosa podają, tak Ty możesz doprawić go pod swoje smaki. W przepisie wykorzystałem regionalną przyprawę z Krety. Po przyprawieniu mięso odstawiam do lodówki na 24 godziny. Sos tahina przygotowuję z następujących składników. 2 ząbki czosnku, 200 ml jogurtu naturalnego, 1 łyżka pasty sezamowej, 50 ml śmietany, pieprz i sól. Z powodzeniem możesz w tym przepisie wykorzystać tradycyjny sos tzatziki. Sos wykorzystałem do kanapek z gyrosem, do których użyłem. Bułki, grahamki, mięso z gyrosa, miks sałat, ogórek zielony, ogórek kiszony, czerwoną cebulę, szczypiorek. W kanapkach z gyrosem masz pełną swobodę w wyborze dodatków. Możesz dodać pomidory, paprykę, kukurydzę oraz czego dusza zapragnie. Taka przekąska idealnie sprawdzi się na różnego rodzaju imprezach karnawałowych czy innych rodzinnych przyjęciach. W moim przepisie cebulę pokroiłem w piórka, ogórki w plastry, a szczypiorek na drobną kostkę. Całość uzupełnił miks sałat. Dodatki do gyrosa mamy gotowe. To teraz czas na przygotowanie mięsa. Patelnię rozgrzewam i dodaję tłuszcz ze schabu, który oddzieliłem od mięsa. Smażę go 5 minut. Gdy dobrze się zarumieni, dodaję przyprawę do gyrosa, około 1 łyżki. Smażę jeszcze przez 2 minuty. Powstałe gyrosowe skwarki zostawiam na patelni. Odsuwam je na bok. Na środek dodaję 2 łyżki oliwy z oliwek. Dodaję zamarynowane mięso ze schabu. Smażę po minucie z każdej strony. Po tym czasie mięso powinno być gotowe. Soczyste w środku i chrupiące z wierzchu. Tak przygotowanego gyrosa prosto z patelni serwuję na moje karnawałowe kanapki. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Pozdrawiam, Krychu gotuje.